Szanowni Państwo, proszę. Rozpoczynamy obrady czwartej sesji siódmej kadencji Rady Miasta Kościerzyna. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że mamy kworum na dzisiejszej sesji i wszystkie podejmowane uchwały są prawomocne. Przechodzimy do kolejnego punktu obrad naszej sesji. Sprawozdanie burmistrza z pracy urzędu w okresie międzysesyjnym i z wykonania budżetu. 1 grudnia odbyła się inauguracyjna sesja siódmej kadencji Rady Miasta Kościerzyna, w trakcie której ślubowanie złożyli nowo wybrani radni. Przewodniczącą Rady Miasta została pani Teresa Price, natomiast wiceprzewodniczącą pani Helena Kaszubowska-Nic. 1 listopada powołano sztab akcji Zima, firmy miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS-Eko oraz Zakład Usługowy Urządzania i Utrzymania Zieleńców Jan Klapczyński z siedzibą w Kościerzynie utrzymują gotowość do zapobiegania skutkom ataków zimy. 12 listopada oddano do użytku zmodernizowany kompleks lekkoatletyczny przy Zespole Szkół Publicznych nr 1. Dokonano odbioru termomodernizacji budynków przy ulicy Dworcowej 1 i ulicy 3 Maja 11 w Kościerzynie. Kościerskie strefy aktywności gospodarczej, przygotowanie do dokumentacji strategicznej i technologicznej. 19 listopada w Dziemianach oraz 17 grudnia w Urzędzie Miasta Kościerzyna odbył się konwent samorządów powiatu kościerskiego połączony z posiedzeniem komitetu sterującego. W przypadku Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w dniu 5 grudnia zawarto porozumienie z wykonawcą, firmą Pomerania, dotyczące rozliczenia inwestycji. 9 grudnia odbyła się sesja Młodzieżowej Rady Miasta. W dniu 18 grudnia odbyliśmy spotkanie z dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku w sprawie budowy kościerskiej obwodnicy. Zakończono pracę i dokonano odbioru prac w ramach projektu Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi wojewódzkiej nr 221 poprzez modernizację ulicy Towarowej w Kościerzynie. Projekt został zakończony. Urząd Marszałkowski ogłosił wstępną listę rankingową do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wniosek Gminy Miejskiej Kościerzyna znalazł się na 6 miejscu listy rankingowej. Wniosek ten obejmuje remont następujących ulic. Ulica Piechowskiego, ulica 8 Marca, ulica Klasztorna, ulica Ogrodowa, ulica Młyńska, ulica Mała Młyńska, ulica Kapliczna, ulica Skarszewska, ulica Świętopełka, ulica Sędzickiego, ulica Mała Dworcowa, ulica Karnowskiego i ulica Mestwina II. Dzisiaj, 19 grudnia, odbędzie się przetarg na sprzedaż działek zlokalizowanych przy ulicy Cypriana Kamila Norwida. Na dzień 29 grudnia zaplanowano otwarcie ofert w przetargu na całoroczne utrzymanie czystości i porządku wraz z pielęgnacją zieleni na terenie miasta Kościerzyna.